Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejna część naszego budowania, znaczy budowania naszego domu w grze Builder Simulator. No i mamy tutaj, słuchajcie, tak jak zapewne widzieliście w poprzednim odcinku, części pierwszej, no mamy wylane fundamenty i tak dalej, podłoga jest zrobiona, wylewka i te sprawy, o, betoniara mi cały czas chodzi. No ale tak jak już mówiliśmy, no w tym trybie nie musimy za bardzo pilnować tej betoniary, bo nie widzę tutaj nigdzie hajsu, który by znikał. Jeżeli chodzi o budowanie firmy, bo tam macie jakby tutaj pytania odnośnie prowadzenia własnej firmy i tak dalej. No kurczę, szkoda, że tutaj czegoś takiego nie ma. Byłoby miło. No ale cóż, no jak się nie ma, co się lubi. To się lubi, co się ma, prawda? Czekajcie, bo ja próbuję... Uźwa. Czekajcie, bo próbuję tutaj... O, właśnie. Nacisnąć scrolla, żeby taczkę podstawić, ale ten scroll to tak za bardzo nie... Coś tam się działo. Zaprawę ogarniamy, moi drodzy. Zaprawę ogarniamy i teraz będziemy, słuchajcie... Cisnąć kielnie, tak? Ale cegły potrzebujemy. No co jest z tym scrollem do licha? Oj, żeby mi przypadkiem tam coś nie... Nie chcę łopaty. Kielnie chciałem, o. Dobra. Ogarniemy sobie tutaj, słuchajcie, temat cegieł. Oczywiście te cegły trzeba będzie kupić. Tak na dobrą sprawę, jak widać, to ta taczka może cały czas pod betoniarą być, bo ja poprzednio to jak głupek jeździłem. A to działa, nie wiem, czy przez Bluetootha, kuźwa, czy przez Wi-Fi, ale zaprawa się przenosi. Także takie rzeczy. Dobra, kupmy sobie, słuchajcie, cegły. Kupimy na razie ze dwie, może 300. O. I będziemy stawiali tak na razie te ściany kawałkami, bo to jest dosyć upierdliwe, wiecie? To jest dosyć upierdliwe i patrzcie, czasami się postawi, kurde, tak, że tak jak tam mamy przykłady, dwie cegły, nie? Jedna na drugiej. No i o co tu chodzi, nie? Że to w ten sposób. Tutaj będziemy mieli drzwi, jak pamiętamy, bo tak wyznaczyliśmy na planie. Ale jak to dalej będzie hulać, to się okaże. A, tutaj cegła powinna być jeszcze. Ale to za moment. Nie ma co się tam za bardzo tym przejmować. Pod piąteczką cegły mamy. Będziemy musieli kupić też nadproże. O, tutaj to tak zrobimy. I dostawimy te dwie cegły. Co by było równo. No nie łopata, kuźwa, co żeś się na... Nie wiem, co się dzieje, kurde, z tym scrollem. Żeby się tylko nie psuł. Co do live'ów, proszę państwa, bo tam wiedzieliście, że chcecie live'y z tej gry, że byłoby całkiem nieźle. No to pomyślimy, bo fakt faktem, że o wiele łatwiej by nam się było spotkać na live'ie, bo przynajmniej byśmy mogli też ze sobą pogadać trochę, niż miałbym prowadzić monologi, tak jak w obecnej chwili. No i... To już? To już, dobra. Tutaj oczywiście będę więcej tego potrzebował, więc niech on już mi tam miesza. A my sobie zgarniemy elegancko tutaj wszystko i... I cegły teraz. Teczka. Ile tych cegieł mi zostało? 250, a zobaczcie, niewiele zrobiliśmy. I 250 cegieł raptem, nie? No, i tu się dostawiły takie bez zaprawy. To jakiś gratis jest, kuźwa, czy jak mam to traktować? Tak zastanawiam się, czy przypadkiem nie zrobić cięcia tutaj na nastawianie tych ścian, ale też bym nie chciał ciąć, bo... Może tam kogoś interesuje to, żeby widzieć krok po kroku, jak to się robi i ile to mniej więcej czasu trwa. Tam ktoś z was napisał, że no godzinny odcinek to by było coś. No tak. Niewątpliwie. Tylko skąd znaleźć na to czas? Tutaj będzie okno, słuchajcie.
I tutaj też. Tak żeśmy sobie to zaplanowali, przypominam. Ja myślę, że tutaj już mogę też pociągnąć tę ścianę do końca. O, i ogarnijmy cegłówki. Dobra. I tu się dostawiło, tak, kurde. Teraz bym chciał to wyrównać, bo ja nie lubię tak, jak mi się dostawiają te... Aha. Jak mi się dostawiają te cegły. Dobra, tu mamy seteczkę. No kuźwa, poważnie, no ty łopatę od kieli nie odróżniasz. To z ciebie za budowlaniec jest, jak z koziej dupy trąba. No i dobrze, i cegiełki, i soro, proszę bardzo, uprzejmie. Dobra. I kolejne cegiełki, a to już mogę pociągnąć w ten sposób. Różnica, moi drodzy, polega na tym, że tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o stawianie cegieł, to można sobie przycisnąć lewy przycisk myszy i to idzie. Ale jeżeli chodzi o właśnie takie nakładanie zaprawy, to każde jedno to trzeba kliknąć, bo jak przytrzymam, to już tutaj nie chcę, widzicie? Ja mam przytrzymany lewy przycisk myszy i nie chcę. Muszę kliknąć specjalnie. O, i elegancko. No dobra. Dobra, i heja. Pięknie. Znowu nie, znowu kuźwa się gratisy dołożyły. I muszę to wyrównać. Naprawdę, zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to faktycznie jest jakiś gratisik, taki bonusik, że dwie się nakładają, powiedzmy, tam na górze, tam gdzie zaprawy nie ma. Czy traktować to bardziej jako błąd gry, ale to już chyba twórcy musieliby się wypowiedzieć na ten temat. No ja mogę zadzwonić, zapytać, nie? Ale zawracać dupę takimi pierdołami, no to też tam nie chcę, nie? O, skończyła nam się zaprawa. Tak powiem wam tutaj, jeżeli chodzi o jakby kwestię tej betoniary i tego trybu, w którym teraz obecnie jesteśmy, czyli bez tego hajsu, nie? To powiem wam tak. Ma to swój urok, bo nie trzeba wyłączać betoniarki, no żeby pieniądze nie uciekały, prawda? Natomiast no i jest to wygoda, niewątpliwie jest to wygoda. Ale z drugiej strony, no kwestia prowadzenia tej swojej firmy, dbania o te finanse i pilnowania, żeby, powiedzmy, nie przeinwestować, też jest dla mnie dosyć istotna, bo wiecie, że ja lubię robić hajs. Wiem, jak to brzmi, ale naprawdę lubię. W związku z powyższym, no, taka ekonomia tutaj by się przydała. No i to też pytanie w sumie do twórców, czy coś takiego tutaj jest, tylko my żeśmy gdzieś tam jakoś przegapili. Albo jeżeli nie ma, to czy będzie? Bo to by jednak urozmaiciło tę rozgrywkę. No takie coś, co teraz robimy, aż się prosi, żeby wystartować, powiedzmy, z jakimś budżetem, powiedzmy, mizernym, załóżmy 50 tysięcy, albo i dycha, no nie wiem, jakieś takie robić mniejsze projekciki, żeby się tam sukcesywnie dorabiać, tak, na swoim. No ale żeby coś takiego było. No i znowu nam zabrakło zaprawy. No i tak to wygląda, słuchajcie. No mamy już prawie 10 minut nagrania. A my jeszcze w powijakach, także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Czy przypadkiem nie trzeba będzie tego dzielić, nie? Jeden dom, kuźwa, w trzech odcinkach?
Takie rzeczy tylko na kanale Gra na Kompa, nie? No ale cóż. Każdy ma czas oglądać, a ja nie zawsze mam czas, żeby tak nagrywać, nie? Musimy dokupić cegłę. Weźmy... A weźmy jeszcze jedną 300, to już będziemy wiedzieli, że to już 600 cegieł zostało tutaj nabytych, nie? Ciekawy też jestem, ile cegieł zużyjemy na to wszystko, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że nie zużyjemy zbyt wielu. Tutaj będzie okno i tutaj też będzie okno. O, także takie coś tutaj mamy porobione. Kolejna rzecz, której też jeszcze nie robiliśmy i która mnie ciekawi, to czy będzie jakaś elewacja, nie? Czy zostawimy to jako pustaki? Czy też będziemy mieli jakąś elewację do zrobienia? Wydaje mi się, że tutaj akurat to zależy od nas. Ale mogę się mylić oczywiście, bo być może nie. No, i skończyło się. Dolej, kuźwa. Jakiś taki niemrawa ta betoniara. Ale ostatnio, powiem wam, tam w tym pierwszym odcinku... W pierwszej części budowy tego domu... No to przyznam wam się tak szczerze, że kuźwa, już wpadłem na ten pomysł cięcia. Bo nie wiem, czy ja źle się czułem, jako ja. Czy coś tutaj było z migotaniem, ale słuchajcie, zmuliło mnie. Tak mnie zmuliło, że kuźwa, no tak aż mi się niedobrze zrobiło. I musiałem jednak przerwać. Ale dobrze wyszło, bo ten czas no też był taki stosunkowo długi, jeżeli chodzi o nagrywki tego poprzedniego odcinka. Że dobrze nawet się stało. Dobra. My tu gadu-gadu, a tu trzeba dalej robić. No, zaraz trzeba będzie, słuchajcie, te rusztowania ogarniać. Praktycznie pomału kończymy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ajajajajaj, teraz taki kurde właśnie niedobitki tutaj trzeba ogarnąć. No, wydaje mi się, że sporo zabawy to będziemy mieli z dachem, moi drodzy, wiecie? Tak coś czuję. Aczkolwiek dom nie jest skomplikowany jakoś strasznie. To jednak wydaje mi się, że z dachem to będziemy mieli tutaj zabawę. I jop! Co tu się kuźwa dzieje? Ale nałożyłem. Ale nałożyłem to co prawda. Tutaj trzeba jeszcze... Kuźwa, kiedy to nadproże będę stawiał? Do końca nie widać. No dobra, weźmy to rusztowanie. Jak ja mam to ustawić, cholera, tak żeby było dobrze w miarę. Powiedzmy, dajmy tutaj. Dajmy też tutaj. Czy ja tu mogę jakoś to podłączyć? Mogę. Teoretycznie. Teoretycznie, bo w praktyce nie. Tutaj damy to tak. I tu damy tak. Aha, ten chce się od tej strony... No dobra. To niech będzie. Jak tutaj stoimy, 50% tej zaprawy jest, to wiecie co? Ja doleję. Tak, żeby była setunia. Synu! Już. No to ciśniemy teraz na rusztowanie. Tutaj mam trochę za daleko. Ale poradzimy sobie.
tylko teraz tak, żeby nie przestrzelić, kuźwa. Czy ja stąd sięgnę? A, sięgnę, no to elegancko, dobra, to nie jest za daleko. W porządku. O, tam może być trochę za daleko, ale tutaj akurat też sięgnę. Dobra. O, to już tak, kuźwa, na krawędzi stoję, nawet mi bucik wystaje. Tam już nie sięgnę. No to skoncentrujmy się może tutaj na tej części na razie. No i się dokładają po dwie, kuźwa, po pierdolnie. O, i teraz będzie nadproże. W porządku. W końcu. Tutaj damy to tak. No i dorzucimy te cegiełki. Tam muszę... No, op. No i dobra. To teraz tak. Kupmy... Ile ja tych nadproży potrzebuję, słuchajcie? Drzwi, dwa okna z przodu, trzy z tyłu. To sześć. No to szósteczka. To będzie raz, a później dołożymy. I no dobra, kielnia. Z powrotem kielnia. I co, ja tam nie sięgnę? O, sięgnę. Już się wystraszyłem, że kurczę, nie sięgnę. Dobra, to zrobimy w ten sposób. Cegiełki oczywiście dalej ciśniemy. Wyrównajmy to może, o ile się da. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, kuźwa, i wyrównaj sobie, człowieku. No. A tu takie oto chocki klocki się robią. Odsuńmy się nieco. Życie na krawędzi, proszę państwa. No i się zdupcył. Opie, jak leziesz, kuźwa, jak leziesz, no. Ach, jak byłem na dole, to mogłem dolać tam troszeczkę do tej. Tam z betoniary do taczki. To zajmijmy się może tą stroną, bo tutaj też nadproże trzeba będzie ogarniać. Tam nie sięgnę. Tam trzeba było od dołu. To jeszcze? No chyba nie ma wyjścia, słuchajcie. Czekajcie, zobaczymy czy... O, stąd dam radę. Dobra, tutaj nie. Sobie to dorównamy. Elegancko. I na razie zrobimy to może, słuchajcie, w taki oto sposób, bo chciałbym tutaj nadproże też wcisnąć, o. O, i jest. Pyk. Super. O to właśnie chodzi. Coś, żeby skończyć dzisiaj, nie? Przynajmniej jedną ścianę. Od początku do końca. Aczkolwiek... Tak się raczej nie da, bo to chyba musimy wszystko wziąć i wybudować. No dobra, w pożądalu. To jeszcze tutaj ogarnijmy, żeby już się robiło. A może teraz, czekajcie. Jak ja bym chciał to zrobić teraz? Proponuję, żeby może dostawić tutaj jedno rusztowanko, o, w ten sposób. Będzie łatwiej przechodzić. No dawaj kielnie, nie łopatę, kuźwa. Jeszcze raz weź tę łopatę, to cię naprawdę tą łopatą wyłopatuję, kurde. No i dobra, 131 cegieł nam zostało i 4 nadproża. Tu sobie to ładnie tak zrobimy, hop. A, tutaj cegiełki musimy dołożyć. I tam cegiełki również. No i czy... O! Czy chciałem zapytać, czemu się nie chce nałożyć, ale... Dobra. Spróbujmy to wyrównać, tak żeby ładnie było.
O, i tu już będzie, słuchajcie, ten sufit, nie? Przynajmniej już wiemy, że jesteśmy praktycznie na finiszu, jeżeli chodzi o tę ścianę. Ja bym może tutaj machnął jeszcze, o, taki oto sposób, bo tutaj przecież też musimy nad proże machnąć. Właśnie, szósteczka, nad proże. No, kielnia, dawa się. Dobra, i tam sięgnę? Sięgnę. Elegancko. A czy... Aha, tam jest dziura. To by trzeba było to też wypełnić cegłami. Ustaczkami. No właśnie, jak to jest, proszę państwa, traktowane? Pustak to cegła, czy nie cegła? No? Tutaj już fachowców trzeba o to zapytać. Jak to jest traktowane? Jako cegła, nie? By się wydawało. Dobra, tu już kończymy praktycznie. No i gitara. No to teraz można cisnąć tu ten odcinek. Coś mi się wydaje, słuchajcie, że trzeba jeszcze będzie tych pustaków dokupić, bo już nam się kończą. A teraz tak jak się patrzę na ten dom, to można było jeszcze po bokach jakieś okno dać, nawet kosztem powiedzmy tutaj tego jednego, ale żeby tutaj było, nie? Zobaczymy, co nam w rezultacie z tego wszystkiego wyjdzie, gdy już zakończymy nasz projekt, co dzisiaj raczej nie nastąpi. Bo to już mamy 22 minuty nagrania, no ja mogę specjalnie dla was, dla tych, co chcą tam oglądać, to mogę przedłużyć i zrobić taki dłuższy odcinek, tym bardziej, że mamy wolne, tak, bo jest święto. Więc można sobie pozwolić na troszeczkę dłuższe oglądanie. O kuźwa, ja nie nabrałem tej zaprawy. A no właśnie. Więc można trochę dłużej sobie posiedzieć, pobawić się, ale też bez przesady, nie? Dobra. No, czy ja tam... O, dosięgnę. Elegancko, super. Proces murowania, to powiem wam szczerze, pierdliwy jest. A tutaj damy tak. Tutaj też musimy pamiętać, że będziemy mieli nadproże, więc zajmijmy się tutaj tą stroną i tutaj od razu w ten sposób. Dobra. Ale tak patrzę, jak tutaj muruję i tak dalej, tak patrzę, to całkiem pomysłowo jest to rozwiązane, jeżeli chodzi o ten system właśnie tych pustaków, że to są naprzemiennie, nie? Ktoś to fajnie wymyślił. Znaczy twórcy, nie ktoś. Twórcy. Dobra. No tutaj to wypadałoby się też tamtą stroną już zajmować. Oj, co ja wziąłem? A, bo my nie mamy... Okej, skończyły nam się pustaki. To proponuję, żebyśmy na razie kupili setkę może. Żeby za dużo też nie brać, bo to nie ma sensu. Tam trzeba będzie powypełniać te dziury, tam już nie sięgnę, tam dalej. I teraz mi się cegły, te pustaki zmieniły mi się z piątki na szóstkę i muszę pamiętać, żeby tam nadproża nie machnąć. Hmm?
Okej. No i trzeba lać zaprawę. Pamiętam jak próbowałem betonem to... Zamiast zaprawą murarską to betonem próbowałem. To tam żeście mnie poinstruowali, jak to trzeba zrobić fachowo. Powiem wam, takie gry to też uczą, nie? Co trzeba robić. Oczywiście, pamiętajmy o tym, że to trzeba traktować z przymrużeniem oka, bo to dalej pozostaje gra komputerowa, ale... Ale jakaś tam szczątkowa wiedza wpada. Także jest ta wartość dodana przy tego typu grach również. Dobra, tu cegiełkę, tutaj też. No, op, op. O, i teraz nadproża. Elegancko. Czyli piąteczka, pyk i pyk. No i już mi pustaki wskoczyły na slot numer 5. Co mnie bardzo cieszy, bo już zdążyłem się do tego przyzwyczaić, że one pod piątką są. Dobra. Teraz można tutaj ładnie tę ostatnią linię tych pustaków machnąć. Czy co, tak na oko można stwierdzić, że powinno nam pustaków wystarczyć. Aczkolwiek tutaj okna nie ma, więc różnie może być. 28 zostało. Ale to kupimy sztukami, załóżmy, zobaczymy ile tam trzeba jeszcze będzie. O nie, to 4. Nie, to jeszcze zostanie na luzaku. Pyk. No i mamy to. A dlaczego tu jest taka dziura, kuźwa? What is it? No dobrze. Teraz co my tam... Czekajcie, co my tam mamy kupić? Co my tutaj w ogóle mamy pod czwórką? Co to jest? Cholera wie. Cholera wie, co to jest. No ale dobra, trudno. Tutaj dach? No nie. Czekajcie, drzwi, okna, wylewka betonowa, izolacja podłogi, to nie. Kuźwa. Gdzie to było? Ściany nośne. Strop betonowy, to. Kupię jeden i zobaczę, czy to ten. Ale raczej tak. Tak, dokładnie. Czyli my potrzebujemy tutaj strop betonowy. O, już sobie mogę tak wskoczyć nawet. To w takim razie kupmy 20. A, już nie ma dziury. No dobrze. No i mamy, jeszcze 8 zostało. Cholera, znowu za dużo kupiłem. No dobra. A teraz tak, rzecz jest następująca. Rusztowanie mogę zdemontować. Pytaliście się, jak... tam ktoś z was pytał, jak demontować rusztowanie. Bierzemy wkrętarkę, podchodzimy sobie i zdemontuj. Nic prostszego. Tutaj to mi nie jest potrzebne, więc ja to wszystko zdemontuję oczywiście. No, no chłopie, dawaj. Później jak będę potrzebował, to z powrotem ustawię rusztowanie trochę inaczej, tak naprawdę. No i co? I mamy taką postać małego domku i tak dalej, natomiast praktycznie pół godziny nagrywamy, więc nieco dłuższy ten odcinek jest. Godzinny co prawda nie, moi drodzy, ale no musimy pamiętać o tym, że no też czas to pieniądz, jak to mówią, nie? Trzeba się zająć też innymi rzeczami. No i rodziną. To najważniejsze. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy pustak to też cegła? Ja zakładam, że tak. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.